wiedźmy, z którą Ciri miała na pieńku, Geralt spotkał starą znajomą, Keire Metz. Czarodziejka opowiedziała wiedźminowi o zamaskowanym czarodzieju, w którego kryjówce miała schronić się Ciri. Wiedźmin wyruszył tam w towarzystwie Keiry. Ciri nigdy nie trafiła do elfiego czarodzieja. Dotarł tam za to dziki Gon, który wciąż wyprzedzał Geralta. Gdy zdawało się, że wszystko stracone, Keira wskazała wiedźminowi nowy trop. Powiedziała mu o wiedźmach z krzywuchowych moczarów. Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Żuraw.pl, to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Wiedźmin 3, dziki Gon. Kaganek oświaty, gdzie jest? Jest nam potrzebny. Tak. Akurat wpadłem w jakąś lawinę mógł. A spadajże! Igni, zaraz cię potraktuję tym. Gdzie jest ta kupa? Pomuch. No. Już myślą, że podskoczą wiedźminowi. Takiego wała. Obejdziemy tą wieżę dookoła. Pamiętacie bajkę o Królu Popielu? Myślę, że tak, akurat ten quest poboczny się opiera właśnie o tą opowieść o Królu Popielu, którego zjadły myszy. Jako klątwa. Jako klątwa. Zamknięte. Więc jak ja mam tu wejść, skoro jest zamknięte? Chyba, że tędy. Chyba, że tędy, wasza miłość. Szczur. Roi się tu od szczurów. Żywych jest prawie tyle samo, co martwych. Myślę, że z głodu jedzą... Geralt, przestań! Nie musisz mi o tym tak dokładnie opowiadać. Coś ty taka wrażliwa, Keira. Nie wygląda na to, żeby ci chłopi zamierzali grzecznie prosić o cokolwiek. Nieskazitelny ametyst. No tu proszę, zielony ogień tu płonie. To już jest coś. Nie halo. Pomniejszy glif i gnij, dobrze. Gdzie szlachcic? A tu leży sobie cichutko z bem rozwalonym jak przegniła dynia. We własnej krwi i gównie się tafla. Zupełnie jak chłopa, niewielkie palisko. Za szybko go zabili. Za lekko miał śmierć. To jeszcze nie koniec. Są jeszcze jego synowie. Jest córka. Idziemy na szczyt wieży. No proszę. Córka jeszcze jest. Ślady krwi. Tu musiało zginąć wielu ludzi. To powali drzwi.
Szkoda, że nie mam eliksiru nazwanego kotem. Tu coś jest. Tam też coś jest. Tylko tutaj nie wiadomo, czy coś jest. Ajajaj, zbroje. Co my tu mamy w ogóle? Coś nam tu doszło, ale tu doszły nam jakieś 100%, miecz ma 80%, a ja nie mam chyba żadnych naprawczych. Niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Alchemia. Kota. Nie mam składników, cholera jasna. Składnik alchemiczny, esencja wody. A skąd ja mam wziąć esencję wody? Albedo, bla, bla, bla. Jakbym miał kot, to bym miał fajnie, bo bym mógł... No tak, muszę iść trochę tu w ciemno. Muszę zapalić ten kaganek, bo tu ciemno, że wpierony. What the fuck? Dobra, Weleński. Czego to bogaci nie wymyślą? Patrz, szczury w klatkach trzymają jak króliki. Może by je wypuścić, bo jak tu zostaną, to z głodu zdechną. A nie lepiej podpalić, żeby się wytraciły szczurzyska zawszone. Jeszcze przepłyną do wioski i szkody narobią. Jak ci szczury przepłyną? Oj, nie bój się, szczury to cwańsze są od ciebie. One jakieś niemrawe, parchate czy co? Uch, jak cuchną. Postać, 7 poziom. Czy ja mogę coś kupić? Ni cholery. Znaczy mam jeden punkt jakiś w czymś. To już wykupiłem 5x5. Trening siłowy, silny atak. To nie. Odbijanie strzału. Refleks. Skupienie. Może tu coś? Instynkt przetrwania, mocne plecy, prawo serii. Zaawansowana pirotechnika. Szał bojowy. Napełniony mocą, sokole oko. Kontrola gniewu. Techniki szkoły kota. Techniki szkoły gryfa. Techniki szkoły niedźwiedzia. Na razie to co? Instynkt przetrwania. Czas działania eliksirów plus 5%. Zatrute ostrze. Celny rzut, odporność nabyta. Jasność umysłu. Znak Ard. Stopienie pancerza. Znak Art sobie podpakujemy.
No i dobra. Stanger został zapisany. Co my tu jeszcze mamy? Czyste srebro. O, srebra ile? Woda książęca. Spoko. Srebra do cholery. Szczury w klatkach trzymali, tylko nie bardzo wiem po co. Są schody zamknięte, czy nie zaczynaj znowu, Anabel. Zajmij ty się lepiej wyszywaniem, a nie zrzuć mi głowy o durnych chłopów. Zawrócił ci w głowie ten prostak i teraz ci się zdaje, że oni wszyscy tacy dworni jak Graham. No i dobra, kawałek tej historii nam się tutaj odsłania. Chłopi głodni darli się do wieży tego oto pana Przechrada, czy jak on się tam nazywał. Krzesło się przesuwa. Ale jaja. Nie, no to są jaja. Ale eliksir kot to będzie mi niezbędnie potrzebny. Duszek. Tu nic się nie dzieje, nie. O, tu skrzynia. Wilcza skóra, sztaba, ruda, kawałek drewna, węgiel, skóra na łata, len. No i ładnie, sobie nazbieraliśmy składników alchemicznych. Tyle złota! Umarlakom już się przecie nie przyda. A zdziw, że to wszystko jeszcze tu leży. Tyle czasu po śmierci pana. Kto tu? Odezwij się. Jest tu kto? Kim jesteś? Keligijska przeszywanica, rękawice myśliwskie, rdańska żołądkowa, gorzka. A te jak mają 68 odporności, więc to takie sobie są.
What the fuck? Moglibyście nie straszyć mnie. Ślady krwi. Nie straszcie mnie, duchu. Duch uciekał. Czy szedł może gdzieś? O, proszę. Toczą się worki. Ale Wiedźmin twardo idzie przed siebie. Wspina się na kolejne stopnie mysiej wieży. O, coś tu. Proszę, proszę. Obraz się przekręcił. Prawie jak w jakimś horrorze. Ha, ha. Szczury. Cholera szczurów. Jesteś? Dotarłeś już do laboratorium na szczycie wieży? Jestem na ostatnim piętrze, ale tu nie ma laboratorium. W takim razie nie dotarłeś jeszcze na samą górę. Poszukaj jakiegoś przejścia. Misja wieża, zaktualizowane zadanie. Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Ktoś tu chyba coś ciągnął po podłodze. Albo raczej przesuwał od jednej ściany do drugiej. Mówisz? Wiedźmin? Ktoś płacze. Kto może płakać w opuszczonej wieży? Kolejne schody. Wygląda na laboratorium i to nieźle wyposażone. Ciekawe, kto tu coś robił, jakieś eksperymenta. Dziennik czarodzieja Aleksandra i od razu czytamy. Część druga. Dzień 346. Nigdy nie lubiłem szczurów. Nie chodzi nawet o te obsceniczne ogony, które tylko ich żywą, niepokojącą inteligencję. Zawsze zdają się słuchać, kiedy człowiek mówi do siebie, a nawet rozumieć. Kilka dni temu przyłapałem się na tym, zacząłem rozmawiać z jednym z nich, wyjątkowo wielkim czarnym samcem z oderwanym uchem. W pierwszej chwili ogarnął mnie lęk, że moje zachowanie znamionuje początki choroby, ale to oczywiście niemożliwe. Chroni mnie podwójnie wzmocniony immunitet. Później doszedłem do wniosku, że to dość naturalny odruch, to raczej niedogodność, której trudno się pozbyć nawet najbardziej uczonym. Lubimy być, by nas słuchano. Odłożyłem czarnego szczura do osobnej klatki. Zawsze zdąży wziąć udział w testach, a póki co może dotrzymać mi towarzystwa i obserwować. Zauważyłem, że z wielkim natężeniem wpatruje się w klatki z zakażonymi gryzeniami, zwłaszcza tymi w ostatnim stadium choroby. To bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o towarzystwo, na lepsze nie mogę liczyć. Sherrat unika laboratorium i wyraził życzenie, aby jego córka również nie przysiadywała u mnie. Początkowo myślałem, że obawia się skandalu obyczajowego, co byłoby doprawdy śmiechu warte, ale wyjaśnił mi, że Annabelle zawsze była wątłej konstrukcji psychicznej. Konstytucji psychicznej.
psychicznej. I oglądanie chorych mogłoby ją przygnębić. Wieśniacy uczestniczący w badaniach przestali się do mnie odzywać. Nie wiem, czemu ma służyć ta demonstracja, ale tak czy inaczej marni z nich interlokutorzy. Jest oczywiście ta kobieta, ale akurat jeśli chodzi o nią, staram się ograniczać kontakty. Dzień 362. Mój czarny szczur zdech. Dzisiaj znalazłem go zwiniętego w klatce. Mógłby zarazić się przypadkiem, ale podczas sekcji nie odkryłem u niego żadnych zmian chorobowych. Był też dobrze odżywiony. Dziwne. Z medycznego punktu widzenia jego śmierć jest niewyjaśniona, co przyznaję, nieco mnie irytuje jako naukowca, ale jak wspomniałem, nie szczególnie przepadam za szczurami. Aha. Pomniejszy kamień, rubin, soki, odwar z sukuba. Odwar z sukuba. Eksperymenty na ludziach. Za czasów kapituły nie uszłoby mu to płazem. Eksperymentował na ludziach, mówisz. Dlaczego mnie opuściłeś? Mówiłeś przecież, że mnie kochasz. Tak mi zimno. Dlaczego nikt po mnie nie przychodzi? Nie mogę stąd wyjść. Kim jesteś? Ty też chcesz mnie skrzywdzić? Nie musisz się mnie obawiać. Chcę odczynić klątwę, która ciąży na wyspie. A ty kim jesteś? Inne duchy mnie nie widziały. Ja jestem wyjątkowa. Zawsze byłam. Córka dziedzica, najpiękniejsza. Wszystkie te ziemie, jak okiem sięgnąć, należały do nas. Musieliśmy się schować w wieży czarodzieja, żeby przeczekać wojnę i trudne czasy. Ale to nie miało być na zawsze! Kim był czarodziej, który tu mieszkał? Miał na imię Aleksander. Nie znałam go dobrze. Cały czas siedział w tej wieży. Wiesz, on też nie żyje. Wszyscy umarli! Całe stosy trupów! I tak jestem tu sama! Całkiem sama! Wszyscy mnie opuścili, nawet ten, który obiecał mi wieczną miłość! I ty też mnie zostawisz! Jeśli uda mi się zdjąć klątwę, będziesz mogła stąd odejść. Opowiedz mi, co wydarzyło się w wieży. To prawda, że chłopi przypłynęli tu prosić o jedzenie? Nie, oni chcieli kraść i zabijać. Myśleli, że my tu opływamy w bogactwa i śmiejemy się z ich niedoli. A przecież my też mieliśmy mało jedzenia. Za mało, żeby się podzielić. Wymordowali wszystkich. Słyszałam, jak mój ojciec krzyczy, ale czarodziej kazał mi nie wychodzić z ukrycia, nikomu nie otwierać. Dał mi eliksir. Miałam go wypić, gdyby mnie znaleźli. Powiedział, że wszystko będzie dobrze. Co to był za eliksir? Pamiętasz, jak pachniał, jak wyglądał? Pamiętam tylko, że bałam się go wypić. Nie ufałaś czarodziejowi? We wsi mówili, że zajmował się chorobami, ale nie leczył ich, tylko wywoływał. Podobno wabił do wieży szczury i zarażał je katrioną. To pewnie były tylko plotki, ale ja się bałam, tak potwornie się bałam. I wtedy usłyszałam głos mojego ukochanego Grahama. Wołał mnie. Otworzyłam mu, ale zanim weszli inni, rzucili się na mnie i... Dlaczego twój ukochany cię nie obronił? Było ich zbyt wielu. Krzyczał, żeby mnie zostawili w spokoju, ale oni się tylko śmiali. Skrzywdzili cię? Zaczęli szarpać na mnie suknię, trzymali za ręce. Udało mi się wyrwać i wypić eliksir, a potem... nie pamiętam. Tak umarłaś. To była trucizna. Nie, obudziłam się. Było pusto i ciemno.
Wszędzie biegały szczury, całe dziesiątki, setki, a ja nie mogłam się ruszyć. To był eliksir na sen i nie przestał jeszcze działać. Byłaś sparaliżowana. Były wszędzie. Oblazły mnie jak robactwo. Twarz, ręce. Czułam, jak rozrywają mi skórę, wpełzają do brzucha. Zjadły ją żywcem. Rozszarpywały mnie na strzępy, a ja nawet nie mogłam krzyczeć. No to ładnie mu zafundował jej przejaźń. Nie dość wycierpiałam. Dlaczego nie mogę stąd odejść? Możesz się kontaktować z innymi upiorami na wyspie? Nie, jestem tu całkiem sama. Inne duchy uciekają przede mną. Nie wiem czemu. Ty się mnie nie boisz, prawda? Nie. Często mam do czynienia z duchami. Chociaż muszę przyznać, że ty jesteś inna. Nie byłaś ostatnią osobą, która umarła na tej wyspie. Znalazłem w wieży świeże zwłoki. Tu jest niebezpiecznie. Nikt nie powinien przypływać na tę wyspę. Ja też chcę stąd odejść! Wygląda na to, że tego człowieka zaatakował jakiś potwór. Całkiem niedawno. Co jeszcze mieszka w tej wieży? Nie wiem. Tu jest pełno upiorów. Słyszę, jak szepczą po nocach. Nie chodzi mi o duchy, tylko o potwora, który tu grasuje. Musiałaś się zorientować. Nie wiem! Nic nie wiem! Czemu wypytujesz o takie rzeczy? Miałeś mnie uratować, a nie dręczyć! Jak mogę ci pomóc? Więzi mnie klątwa zrodzona z nienawiści. Przełamać może ją tylko moc miłości, ale kto mógłby pokochać upiora? A twój ukochany, o którym mówiłaś, czy on też nie żyje? Graham? Nie, on żyje. Wiedziałabym, gdyby umarł, ale on mnie porzucił i uciekł. Zostawił mnie tu samą! Może gdybyś mu wybaczyła, klątwa straciłaby moc. Myślę, że wtedy cała wyspa zostałaby oczyszczona. Kim jest twój ukochany? To syn jakiegoś szlachcica? Nie, jest ubogim rybakiem. To dlatego mój ojciec nie chciał się zgodzić, żebyśmy byli razem. Tak bardzo za nim tęsknię. Nocą podchodzę do brzegu wyspy i patrzę w kierunku wioski. Czy on jeszcze o mnie pamięta? Na początku mówiłaś, że nie możesz wyjść z wieży. Tak mówiłam? Musiało ci się wydawać. Nie wydawało mi się. Ja sama już nie wiem. To wszystko jest jak koszmarny sen. Sądzę, że klątwa zogniskowana jest na tobie. Masz o wiele silniejszą aurę niż inne duchy na wyspie. Mój medalion drga od samego początku naszej rozmowy. Nie wiem, o czym mówisz, ale ty pewnie znasz się na tym. Myślę, że masz rację. Czuję, że mój los jest związany z wyspą. Może dlatego, że byłam dziedziczką tych ziem. Klątwa może opierać się na więzi krwi z ziemią. W takim razie, aby uwolnić wyspę, wystarczy, że pojednasz się z Grahamem. Ja kochałam go i jestem gotowa mu wybaczyć, ale chcę się przekonać, że żałuję tego, co zrobił. Zanieś mu moje kości, niech mnie pochowa. To będzie nasze pożegnanie. Porozmawiasz z nim? Zrobisz to dla mnie? Mam nadzieję, że będę mógł ci pomóc, ale na razie muszę się jeszcze tutaj rozejrzeć. Co chcesz tu oglądać? W tej wieży są tylko kości i szczury. Nie zostawiaj mnie z nimi! Wrócę po ciebie na pewno. Dobrze, ale nie każ mi czekać zbyt długo. Dziennik Aleksandra. Wyniki badań ciągle należy uznawać za niemiarodajne. Oczywiście nie jest to spowodowane błędami metodologicznymi, lecz lichym i zawodnym materiałem badawczym. Mimo wcześniejszych zapewnień, Wszerat nie jest w stanie dostarczyć mi wystarczająco zdrowych, silnych osobników do testów. Większość z nich to wyciągnięte z lochów przygłodzone i zastraszone egzemplarze. Wiele czasu marnuję codziennie na mycie i odwszawianie ich, zanim choćby postawił nogę w laboratorium. Sterylność przede wszystkim.
Jak udowodniła w swojej mało znanej pracy Marty Soder-Gren, nastawienie psychiczne względem leczenia może mieć znaczący wpływ na zwalczanie choroby. Niestety ochotnicy, których mi przysyłają, nie wykazują żadnego zrozumienia, a co dopiero entuzjazmu dla chwalebnego dzieła, w jakim mają okazję uczestniczyć. Wydaje się, że badania uważają wręcz za część kary. Kilka razy próbowałem, choć żaden ze mnie mówca, uświadomić im, że przyczynią się do wypełnienia w jednej z największych plag gnębiących ludzkość. Mam wrażenie, że niewiele zrozumieli, ale możliwe, że ich otępienie było spowodowane początkowym etapem choroby. Oczywiście nie da się osiągnąć sukcesu bez znacznych poświęceń. Przeważająca większość z nich złoży swoje błahe mikry życia na ołtarzu nauki. Ba nawet kiedy wreszcie odkryję lekarstwo, nie będę mógł zaprzestać wykonywania testów i liczba ofiar nie ulegnie zmniejszeniu. Na to poświęcenie jestem gotowy. Wszyscy mnie zostawili. Niech to się wreszcie skończy. Wszyscy mnie zostawili. Tych ludzi trzymano w klatkach, aż umarli. Psia krew, podła śmierć. Coś jest. Podwarz bazyliszka. Niech to się wreszcie skończy. Wszyscy mnie zostawili. Ciekawe, jaki tu potwór mógł grasować. Teraz mi pomożesz? Obiecałeś, że mnie tu nie zostawisz. Okej, no dobrze. Porozmawiam z Grahamem. Gdzie mogę go znaleźć? Mieszka w wiosce nad brzegiem jeziora. Ale co jeśli on zapomniał o mnie? Skoro cię kochał, na pewno będzie chciał ci pomóc. Mówił, że będzie mnie zawsze kochać. Idź do niego. Pośpiesz się, proszę. Szczątki Annabelle. Coś mi się zdaje, że ta historia będzie miała przykre zakończenie.
Gdzie ja mam się udać w ogóle? Gdzie jest wioska? Ha. Już to miejsce, to musiałbym do wsi pod Gaję się cofnąć. Dobra, to myślę, że... Chociaż nie, bo tu jest łódka. Do łódki pójdziemy akurat. No i dobra, płyniemy łodzią. Płyniemy łodzią i zobaczymy, co tu się będzie działo, ale mam złe przeczucie. Co to za wioska? Czego za mną leziesz? Ciekawy jestem, czego chciałeś od Grahama? No właśnie, czego chciałeś? Matka się o niego martwi. Po tym, co się stało na wyspie, cięgiem sam w chacie siedzi, z nikim nie gada. Po mojemu to mu się mózg od tego nieszczęśliwego miłowania zważył. Jak cię baronowi przećwiczą na hajem, to taki dumny nie będziesz. Coś ty tam gadasz, jakiś pierdoły chłopie. To obcy. Niby te Nilfgaardczyki. Czarownica mnie mówiła, żeby was wyedukować, co w ten czas robi. No co tam? Żeby zarazy uniknąć, trzeba. To, no. Co to za wieś? Kupcu. Macie pieniądze? Mam. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. No i co? No i ładnie tutaj się mu nazbierało różnych gratów. A ty co masz? Ty nic nie masz. O to chodzi, esencji wody bym potrzebował. Wzmocniony Yuki. Płotka trofeum z południcy. Wzmocnione Yuki ile kosztują? 320. Auć, auć, auć. Pochodnia. Nic ciekawego w takim razie nie macie, panie. Bywaj. No bywaj, bywaj. A ty chamie. A teraz zapisanie gry. O. I dobra. To powróciliśmy pod dom Grahama i zobaczymy, co tu się będzie działo. Chcę z tobą porozmawiać. Głuchyś czy co? Mówiłem, że... Kim jesteś? Byłem na wyspie i wiem, co się tam wydarzyło. Czego ode mnie chcesz? Przychodzę w sprawie Annabel.
Annabel? A co ty możesz o niej wiedzieć? Rozmawiałem z nią. Annabel nie żyje. Wypiła truciznę, a ja nie umiałem jej uratować. Kochałeś ją? Do szaleństwa. Byłem tak zakochany, że wierzyłem, że nam się uda i będziemy razem. Oczywiście jej ojciec nie chciał o niczym słyszeć. Jego córka i zwykły cham. Opowiedz mi, co się stało na kłomnicy. Jeżeli koniecznie musisz to wiedzieć, to Miłko, Ziębosz i Falik skrzyknęli co silniejszych chłopów, żeby popłynąć na wyspę. Chcieli odebrać dziedzicowi co nasze, a wiedzieli, że mnie służba w wieży otworzy bramę, bo sprzedawałem im ryby. Zmusili cię, żebyś poszedł z nimi? Nie. Myślałem, że to szansa dla mnie i Annabel. Że uciekniemy razem, ale... Wszystko wymknęło się spod kontroli. Nasi zaczęli mordować, chcieli zgwałcić Annabel. I wtedy się otruła. To na pewno ten mag dał jej truciznę. Uciekłem z wieży, krzycząc, że chcę umrzeć. Żeby ich wszyscy diabli. Nie każ mi o tym mówić. Powiedziałeś, że kiedy uciekałeś z wyspy, coś krzyczałeś. Jakie dokładnie były twoje słowa? Ja... nie pamiętam. Chciałem, żeby zapłacili za to, co jej zrobili. Jeśli ich przekląłeś, twoje słowa mogły być źródłem klątwy. Kłomnica to miejsce o potężnej, magicznej aurze, którą mogą aktywować silne emocje i zła wola. To przez nich się otruła. Annabel się nie otruła. Eliksir, który wypiła, był silnym środkiem nasennym. W ten sposób czarodziej chciał ją ochronić. Wszyscy mieli myśleć, że umarła. Ale... to znaczy... czy ona... powiedziałeś, że z nią rozmawiałeś? Rozmawiałem z jej duchem. Kiedy się obudziła, w wieży zostały już tylko stygnące trupy i szczury. Pożarły ją żywcem. Czyli... ona wtedy ciągle żyła? Ale nie... to niemożliwe. Była całkiem zimna, jak trup. Potrząsnąłem nią, błagałem, żeby otworzyła oczy. Nie wierzyłem! Czujesz się winny, ale nie mogłeś wiedzieć, że to nie była trucizna. Bogu wie, co ja zrobiłem. Gdybym tylko został, aby ją pochować, zorientowałbym się, że żyje. Wszystko mogłoby się dobrze skończyć. Nie sądzę, żeby udało ci się przeżyć, gdybyś został wtedy na wyspie. Wolałbym umrzeć, niż opuścić ją w ten sposób. A teraz już nic nie mogę dla niej zrobić. I tu się mylisz. Annabel wciąż cię potrzebuje. Jej dusza nie zazna spokoju, jeśli jej nie pomożesz. Ale co ja mogę zrobić? Jest już za późno. Musisz pochować jej kości. Annabel powinien pożegnać ktoś, kto ją kochał. Tylko tak można odczynić klątwę ciążącą na kłomnicy. To są jej kości? Tak. Daj mi je i zostaw mnie samego. No dobra, zobaczymy tylko, czy możemy coś tu jeszcze mu zapierdzielić. Annabel, o, to jakiś ołtarzyk. O, coś mi się zdaje, że... obrazek jakiejś dziewczyny i wiązanki kwiatów. To wygląda jak mała kapliczka. Czci swoją Annabel. Czekajcie. Zadania, postać, medytacja, bestiariusz, samouczek, postaci, o, Graham. Graham, prosty rybak ze wsi Rudnik, był jedną z dramatis persona tragicznych wydarzeń, jakie zaszły jakiś czas wcześniej w wieży na przeklętej wyspie Kłomnicy. Ze słów Annabel wynikało, że łączyło ją z Grahamem prawdziwe uczucie, lecz szczegóły tej tragicznej historii Wiedźmin miał dopiero poznać. Udział młodzieńca w zajściach na wieży był całkowicie niejasny, na pewno jednak starał się bronić swojej ukochanej, choć uciekł z Kłomnicy tuż po jej domniemanej śmierci. Historie ubogich rybaków zakochanych w córkach dziedziców zwykle nie mają szczęśliwego finału, lecz to, czego doświadczyli Graham i Annabel, każdy poeta określiłby już jako nazbyt okrutne. Pragnienie szczęścia i odwzajemnionej miłości przegrało ze złym losem i ludzką chciwością, która skazała młodych na wieczne cierpienie. Grahamowi bez ukochanej u boku, Annabel zaś jako udręczonej duszy błąkającej się między życiem a śmiercią. Wiedźminowi nie pozostało nic, jak tylko przekazać młodzieńcowi doczesne szczątki Annabel, licząc na to, że ich pochówek przywróci spokój duszy dziewczyny i przezwycięży klątwę.
Annabel. Zjawę ową napotkał Geralt w najwyższej komnacie nawiedzonej wieży na Kłomnicy. Wyznała mu, że za życia była córką lokalnego wielmoży. Gdy rozcieczeni chłopi napadli na wieżę, dziewczyna, chcąc uniknąć zahańbienia z rąk rabusiów, zażyła magiczny eliksir, który wprowadził ją w letarg podobny do śmierci. Gdy się ocknęła, leżała wśród całej rodziny i ciał rodziny i służby, lecz wciąż nie mogła się ruszyć. Wtedy przyszła do niej śmierć. Annabel została żywcem pożarta przez szczury ucztujące na trupach poległych. Od tamtej pory jej udręczony duch nie mógł znaleźć ukojenia. Geralt przypuszcza jednak, że ratunkiem dla dziewczyny i szansą na ściągnięcie klotwy z Kłomnicy mogła być siła prawdziwej miłości. Annabel była bowiem zakochana wzajemnością w prostym rybaku Garahamie. Jeśli młodzieniec istotnie darzył ją szczerym uczuciem, mógłby wyzwolić ją spod mocy klątwy. Geralt zgodził się zabrać szczątki dziewczyny do jej ukochanego, który miał wprawić jej przyzwoity pochówek. Wiedźmin zakładał, że dzięki temu zły urok ciążący nad przeklętą wyspą zostanie zdjęty, a Annabel zazna wreszcie spokoju. No, coś mi się zdaje, że to nie będzie takie proste. Ciekawe, co z tego będzie. Mysia wieża, to wieś pod Gaję. Powiedz Kej, że zdjąłeś klątwę z Kłomnicy, tak? Tylko ja muszę akurat... Annabel nie była zwykłym duchem, tylko morową dziewicą. A teraz jest na wolności. What the fuck? Morową dziewicą, tak? Morową dziewicą była. Ajajajajaj. Chłopi z Velenda, bla 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 bla. Wiedźmin zdjął klątwę, zabierając szczątki Annabel do wyspy, ale wówczas doszło do katastrofy. Okazało się, że córka Wszerada nie była zwykłym potępieńcem, lecz groźną morową dziewicą. Upiorzyca zwiodła Geralta, gdy ten wziął szczątki córki dziecka z wyspy. Morowa dziewica wyrwała się z więzienia i ruszyła w świat, by szerzyć zarazę. Auć, no to teraz mamy przerąbane. Teraz to już całkiem jest... Super. Uwolniłem morową dziewicę. Brawo ja. Gdzieś tu będzie... Tak, będzie. Do wsi pod Gaję. Musimy się udać. Wieś pod Gaję. By abonować efekt wypitego eliksiru, zmniejszyć toksyczność, wypij biały miód. Potrzebna mi esencja wody, bo muszę sobie kota wyprodukować, który mi się przydałby w chwilach płotka. Chodź, bo musimy gdzieś pojechać. Chodź, płoteczka. Pojedziemy do Kejry Ment, zakończyć to cholerne zadanie. Zobaczymy, co też ona mi powie. Mam nadzieję, że się jakoś odwdzięczy. Wiecie jak. Geralt lubi, żeby mu się odwdzięczały kobiety. Pieniądze to nie wszystko. Gdzie jesteś, Keira? Keira... Geralt! Już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. No co ty powiesz?
Udało mi się zdjąć klątwę z wyspy. I dopiero teraz mi o tym mówisz? Przecież dałam ci ksenoglos. No więc co było źródłem klątwy? Zły urok był zogniskowany na duchu Anabel, córki dziedzica. Aby uwolnić ją i całą wyspę, potrzebowałem pomocy Grahama, ukochanego Anabel. Czyli wszystko dobrze się skończyło? Nie do końca. Cóż, klątwa została zdjęta, a dusza Anabel uwolniona. Ale okazało się, że jest morową dziewicą, a Graham nie żyje. I ty się nie zorientowałeś? No nic. Najważniejsze, że udało się odczarować kłomnicę. Dobra robota. Zastanawia mnie jedna rzecz. Co takiego? Anabel powiedziała, że Aleksander prowadził badania nad chorobami. Padła też nazwa Katriona. Wiedziałeś o tym? Całe środowisko czarodziejów o tym wiedziało. Aleksander był znanym epidemiologiem. Zawsze żałowałam, że nie mam dostępu do jego notatek, ale zazdrośnie ich strzegł. Powiedz, co masz zamiar zrobić z kagankiem? Tak jak mówiłam, możesz go zatrzymać. Mnie chyba nie będzie już potrzebny, skoro wyspa jest wolna od klątwy. Trochę żałuję, że nie wybrałam się tam z tobą, ale może teraz uda nam się nadrobić stracony czas. O, chętnie. No cóż, na mnie pora. A może mógłbyś jeszcze zostać? Jest jeszcze jedna mała przysługa, którą mógłbyś mi wyświadczyć. Tak? O co chodzi? Zamówiłam w Nowigradzie kilka rzadkich odczynników. Kupiec miał być u mnie wczoraj, ale nie ma go do tej pory. Mógłbyś sprawdzić, co się stało? Naprawdę zależy mi na tej przesyłce. No dobra, Keira, ale... Nie. Jeśli jechał z Nowigradu, to musiał mijać Konary. Sprawdzę w okolicy. Dzięki. Będę bardzo wdzięczna. Oj, Keira, Keira. Zadanie zakończone, mysia wieża. Nawet zadanie przyjacielska przysługa. Coś mi się zdaje, Keira, że ty za bardzo mi tutaj wysługujesz się mną. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. No pewnie. A właśnie, opowiedz o czarodzieju z wyspy. Opowiedz mi coś więcej o czarodzieju z wyspy. Byliście przyjaciółmi? Nie sądziłam, że aż tak interesuje cię moje życie prywatne. Chodzi mi raczej o to, co łączyło was na gruncie zawodowym. Pod tym względem niewiele mieliśmy wspólnego. Aleksander był jednym z tych nerwowych, wiecznie niewyspanych eksperymentatorów, którym do szczęścia wystarczy samotna wieża i zestaw retort. Tak mówisz, że tak było. Dobra, może kupimy od ciebie tą esencję wody. Pewnie zostało ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. Owszem. Chciałbyś rzucić na nie okiem? Ja bym chętnie rzucił okiem na coś innego. Esencję wody bym chciał kupić. Macie coś takiego? Jadę. Co to za książki? Loża czarodziejek, koniunkcja sfer, podróże między światami. Cholera, esencji wody nie kupię. Nic, trzeba polować na utopce w takim razie. A tu co? To jakaś trucizna? Eliksir oczyszczenia. Wygląda jak butelka z trucizną. No nic, no dobra. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I ja się w tym miejscu z wami żegnam. Pokryty bliznami, zarośnięty jak stary cap, Wiedźmin Geralt. Do zobaczenia i cześć. Pa, pa.